Dzień dobry widzowie. Dzisiaj w Poke Investingu. Dzisiaj troszkę inaczej, nie będzie monitorka. Dzisiaj pokażę Wam, w co inwestujemy, o dziwo, w Europie, czyli w angielskiej wersji. Już pewnie widzicie tutaj panią. Dwa produkty, w zasadzie dwa w jednym, jeżeli chodzi o ten tydzień. Mianowicie taki boksik Cyrus i Klara. My sobie go otworzymy. Przepraszam, że tam tąpnąłem. My sobie go otworzymy, zobaczymy, co tam w środku piszczy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale co jakiś czas wychodzi coś takiego jak Tournament Collection Premium. Są to takie jakby promki z boosterami, z koszulkami. Zresztą zaraz sobie zobaczymy. Jakiś czas temu wyszła Marni, która no, dosyć dużą popularnością się cieszyła. I w tej chwili jest ciężko do kupienia. Ona jest dosyć droga, jeżeli chodzi o inwestycje. No i tak jak widzicie, ja sobie to wyjmę. Akurat te pudełka zawierają zestawy 2 razy Klara, 2 razy Cyrus. Może sobie dwa tylko otworzymy, bo to w sumie są Dawida akurat. Są Dawida pudełeczka. Ale mam pozwolenie na otwarcie, także spoko. Także jest to taki Tournament Collection z deckboxem. Zaraz sobie otworzymy. Tutaj mamy, gdzie tutaj jest opisane. No tutaj mamy opisane, co tu jest. Tu mamy tak. Przede wszystkim mamy promkę. Mamy trzy dodatkowe promki, tak zwane. Trenerskie promki kosmiczne, Cosmic Hollow to jest tak zwane, często ze swirlami, także fajna sprawa. Mamy 65-kartowe sliwy, znaczy 65 sztuk sliwów do kart, do deckboxa jakiegoś. Mamy fajnego deckboxa, mamy metalizowanego coinika, mamy dwa condition markery, 6 kosteczek. 7 boosterków, to jest ważna informacja. 7 boosterków, zaraz zobaczymy, jakie tu są w środku. I mamy kod TCG Live. Otwieramy sobie tą Klarę i zaraz Wam powiem, dlaczego to zainwestowaliśmy i będziemy inwestować, bo nie ukrywam, że kupiliśmy już tego dużo więcej. Dobra, to jest to. To jest to. Dobra, wszystko wyszło. Mamy pusto. Zobaczcie, coinik całkiem fajny. Klary. Nie będzie widać tak z bliska, ale no, no jest taki rainbowowy. No całkiem, powiem Wam, spoko coinik, nie? Także mamy coinik. Zaraz do wszystkiego dojdziemy. Mamy kosteczki. No, kosteczki raczej standard. Mamy dosyć takie fajne, powiem Wam, sliwy. Podsumuję, jak widzicie, to wszystko to będziecie mieli podsumowane, ile mniej więcej jest koszt każdej rzeczy, znaczy cena każdej rzeczy, gdybyście ją chcieli kupić. No i mamy, to tego też nie będę otwierał. Mamy promkę Klary. Za chwilę do tego wrócę. Mamy fajnego deckboxa, który jest całkiem taki, jak to oni napisali, sturdy. Otworzymy sobie. Jest na taki rzepek. Widzicie, tu jest tak trochę na pałę wsadzone. Oni to niestety gniotą tutaj. Tu mamy te condition markery. Deckbox jest z przegródką, także jest bardzo fajny. Powiem Wam, że to fajnie tutaj gra. Schowamy sobie te markery tutaj do środka. Jeszcze ja nie widzę przez komórkę. I mamy tak. No tu jest strasznie pomiętolony ten boosterek ostatni, ale mamy tak. 3 razy Silver Tempest, czyli Lugia. Mamy dwa Astrale, Brilianta i Fusion, czyli Sword and Shielda generalnie. 7 boosterków. No myślę, że całkiem spoko, jeżeli chodzi o wybór. Zaraz zobaczymy sobie w drugim, jak to wygląda. I teraz tak, ja Wam pokażę tylko na ekranie, bo nie chcę Dawidowi tego rozbierać. Tutaj jest ta promka, plus dodatkowo są te trzy promki Cosmic, Holo Cosmic, zwykłe, te trenerskie, nie full artowe. Pokażę Wam je teraz na ekranie.
Ceny też macie na ekranie. Dlaczego Klara? Dlatego powiem Wam, między innymi po pierwsze, co jest ważne w tym zestawie. Ważne jest to, że on ma bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Dobre value ma po prostu, bo tak. 7 boosterków. Liczmy średnio, że teraz każdy boosterek jest po 20 zł. To już macie 7 razy 2, 140 zł, tak? Mamy fajnego deckboxa. Powiem Wam, naprawdę fajny to jest deckbox. Nie jest takie badziewie totalnie. Dobrze, niech on kosztuje 10 zł, nie? Z Klarą, bardzo fajny deckboxik. Kosteczki gratis, nie liczę. Monetka powiedzmy 5 zł. Bardzo ładna jest zresztą, podoba mi się. Niestety jest ta oversize, ta duża. Koszulki powiedzmy 10 zł. Czyli mamy 140. Tak, 7 razy 2, 14, 140, 150, 155, 165, kosteczek nie liczę. Promka Klary, no kilkadziesiąt złotych w tej chwili, także no to się będzie wahać, także tego też bym na razie tak dokładnie nie podliczał. I teraz, co ciekawe, to ten boksik można dostać za 130 zł. Także jak już widzicie na dzień dobry, jest to bardzo opłacalne. Ale powiem Wam, do czego my inwestujemy w Klarę, bo my no, mierzymy się z zamiarem jechania kiedyś do Japonii. Nie mówię, że to szybko nastąpi, bo podejrzewam, że w tym roku też możemy nie dać rady jeszcze. Z różnych powodów, od nas niezależnych. Natomiast dlaczego zbieramy głównie Klarę? Inwestujemy w Klarę. Dlatego, że i tu Wam zdradzę tajemnicę. Ten art Klary to jest art alternatywny dla tego artu, który Wam się teraz wyświetla. I ten art wyszedł tylko w wersji angielskiej. Jego jeszcze, a może i w ogóle nigdy, nie będzie w wersji japońskiej. I tutaj upatrujemy swoją szansę, bo tak jak widzicie, ta karta jest dosyć równa i powiem Wam, że te wszystkie karty trenerskie, które, bo my żeśmy tych boksów już trochę rozebrali i powiem Wam, że o, ten jest chyba uszkodzony tu lekko, bo jest taki za mocno ściśnięty. Te wszystkie boksy, które żeśmy otwierali, a tych klar żeśmy już chyba za 8 albo 10 otworzyli, one są bardzo równe i jak będziemy w Japonii, to chcemy te karty dać do Grade'a do Japonii i potem tam w jakichś sklepikach zhandlować albo zamienić na coś innego, nie? Arcik jest bardzo ładny, powiem Wam. W ogóle ta poza jest jej bardzo ładna. I jestem bardzo ciekawy, jaki będzie odzew Japończyków, jeżeli chodzi, wiecie, oni waifuski trochę tam mają fioła na punkcie waifusek. Także zastanawiam się, jaki będzie odzew Japończyków, jeżeli chodzi o wiecie, jaki będzie odzew, jeżeli chodzi o tą kartę. Sorry, że ja się trochę plączę, ale ja jestem cały czas chory na antybiotyku, więc no i teraz otworzymy sobie Cyrusa. Cyrusa też możecie śmiało przyatakować, dlatego że i tutaj mamy koszulki, nawet nie wiem, czy nieładniejsze te koszulki są, powiem Wam. Cyrusa możecie też śmiało przyatakować, dlatego że trener z Gyradosem zaraz Wam powiem, do czego dokładnie. Monetka też bardzo ładna, uważam. Dawidowi się nie podoba, mi się bardzo podoba ta monetka. Bardzo ładna jest, także tutaj jest ten sam licznik. Macie 10 powiedzmy złotych, piątaka za monetkę, gratis. I teraz zobaczcie, co tutaj mamy za promkę, nie? To jest ten Bosses Order, Cyrus. I z tego, co pamiętam, możecie mnie pomylić, by poprawić, pomylić w komentarzach, ale wydaje mi się, Arita to zrobił, wydaje mi się, że to jest ten sam autor arta, który zrobił tego kultowego Charizarda. I ta karta jest przepiękna. I teraz, żeby było śmieszniej, to ta karta na tą chwilę jest droższa od tej karty, zdaje się. Natomiast tutaj mamy pewne takie przemyślenia, że ta karta odda w czasie, bo ta Klara, która jest
Ta zwykła full artowa, nie ta promocyjna, ona jest w tej chwili jednak droższa. I myślę, że to, zresztą trenerka jest dosyć fajna, także myślę, że ona będzie w czasie będzie rosła. I ten Bosses Orders to też jest promo. Wyszło to w japońskim chyba Vista Universe, nawet mieliśmy to w PSA, z tego co pamiętam, poszło gdzieś dla kogoś do paczki. No karta jest cudo, nie? Nawet w wersji angielskiej jest i tak jak widzicie tutaj, zobaczcie, ona jest równa ta karta, nie? Z jednej, z drugiej strony, góra, dół, nie ma żadnych odchyłek. I twórca to jest właśnie chyba ten sam twórca, który zrobił Charizarda, nie? Deckbox jest inny, ten był tutaj taki matowy, a ten jest śliski. Tu ma takie same arty, w środku jest Cyrus. No i zestaw jest taki sam, nie? Także nawet nie będę wyciągał. Też jest Fusion, jeden Brilliant, dwa Astrale i trzy razy Lugia, czyli Silver Tempest. I tutaj to samo macie. Dyszkę za deckboxa, 7 boosterków, 140 zł. Tego nie liczę, bo to tam jest, wiecie, nic nie warte, nie? Czyli 140, pudełko 150, 160, 165, kosteczki gratis i zostaje wam promka. Full artowa i pod spodem też jest Bosses Orders, w bardzo ładnych kolorach też takich niebieskich. Jest ten półartowy. Z Cosmic Holo. On też jest tam parę złotych warty. Natomiast ta karta też jest warta mniej więcej tyle, co widzicie na ekranie aktualnie. Ale karta jest bardzo ładna. Więc jeżeli chodzi o value tego boxa, no to powiem, że wam, że rewelacja. Dlatego, że te boxy, jak dobrze poszukacie, to możecie kupić za 130 zł za sztukę. W kwestii kolekcjonerskiej, ale na przykład w kwestii otwierania kart. Jakbyście mieli ochotę polować na przykład na Lugię, no to można tutaj Silver Tempesta sobie otworzyć. My dzisiaj nic nie będziemy otwierać, bo to jest investingowy materiał, natomiast będziemy się bawić w openingi za jakiś czas, myślę, jeżeli chodzi. Na razie mamy Japonię cały czas, więc za jakiś czas będziemy wracać do Sword and Shielda, może będziemy mieli taki odcinek poszukiwań Lugii, zobaczymy. Natomiast dzisiaj powiem wam, że my osobiście. To jest taki secret dla Was, taka tajemnica, którą Wam zdradzamy. Cały czas staramy się kupować po troszku, oczywiście jak wiecie, gdzieś są fajne okazje, no trzeba szukać po prostu, nie? To staramy się kupować właśnie te boksy Cyrus, Clara. Z naciskiem bardziej na Clarę, dlatego że my będziemy wybierali Japonię za jakiś czas, więc chcemy tamte klary bulkiem, powiedzmy, weźmiemy ich tam z 20-30 i bulkiem chcemy je pogrejdować, zobaczyć jak to wyjdzie. Myślę, że karta może oddać, dlatego że ona tam po prostu nie wyszła. A wiadomo, Japonia, waifusy i tak dalej. No także jest duża szansa, że ta karta odda. Nawet teraz to już jest dobre value, bo takiego boksa, tak jak widzicie na wyliczeniach, można rozebrać. I być na nim do przodu. Już pomijam dropy, nie? No bo wiadomo, że zawsze możecie coś fajnego wydropić. No i to jest taki tip na dzisiaj, na ten tydzień. Jak macie okazję, możecie się pobawić. Możecie sobie wziąć i kupić sobie po jednym, albo bo to tak jak widzieliście, są sprzedawane w takich po cztery boksy, w takich kartonikach. No ale zachęcam. Nie, oczywiście nie jest to porada inwestycyjna. Tylko przykład tego, w co ja inwestuję z Dawidem pieniądze w tej chwili. Wyjątkowo też skusiliśmy się na wersje angielskie, bo tak to raczej inwestujemy w wersje japońskie. Natomiast dzisiaj też tak znowu po angielsku i uważam bardzo fajnie, nie? Bo te dwie karty, powiem wam, po pierwsze są dobrze zrobione wyjątkowo. Bo naprawdę jest to któryś box, który otwieramy i jest ramka jest równiutka, także jest naprawdę duża szansa, że większość będzie takich, także nie ma takiej loterii jak na przykład w WPC czarkowym, że tam wszystko jest beznadziejne, te promki naprawdę otworzyliśmy chyba z 15 i nie było w czym wybierać. Nawet do grejdowania, czy nawet do odsprzedaży całego pakietu, czy nawet tak jak my dajemy czasami do paczek jakieś gratisy, no to jest super sprawa, nie?
No i do kolekcji. I zawsze to można, to jest promo, pamiętajcie, w Europie, także można się zawsze na coś fajnego chociażby wymienić, nie? Dobra, dzisiaj tak bez monitorka, tylko z kwotami na ekranie. Ja się z wami pożegnam. Oczywiście zapraszam na live'a w przyszłą niedzielę, gdzie będziemy chyba... Nie chcę jeszcze zdradzać do końca, bo będzie informacja, natomiast nie robimy zrzutkowego tym razem live'a, będziemy chyba rulera cały boksik utwierać z Dawidem. Albo coś innego japońskiego, zobaczymy, może Shiny Treasure. W każdym razie zapraszamy, bo może zrobimy jakieś konkursy, także bądźcie czujni. A za 2 tygodnie, 11, przypominam już teraz, że urodziny kanału, urodziny Dawida, więc będzie podwójny, jak gdyby podwójna ilość boksów będzie do otwierania. O tym będzie info na następną zrzutkę, będzie pod koniec tego tygodnia, albo w niedzielę. No i tam będziemy się bawić na bogato, będziemy dużo rozdawać, maty, deckboxy, gadżety, promki, karty. Także zapraszamy już teraz, natomiast na dzisiaj to tyle, żegnam się z wami. Bardzo dobre value uważam, także wydaje mi się, że chyba tournament, Premium Tournament Collection zawsze dodawał. Zaczęło się chyba tak mocno od Marni, potem była Juniper, która była taka, powiedzmy, sobie, chociaż sama karta promo była bardzo ładna, natomiast ona nie jest aż tak wartościowa w tej chwili. Natomiast tutaj mamy art od tego, kultowy art od Charizarda, gościa, który robił Charizarda. No i mamy tą unikalną klarę na skalę światową, w wersji tylko angielskiej, której nie ma w wersji japońskiej. Także warto się tej karcie dobrze przyjrzeć i ją sobie zachować, myślę. No i dodatkowo dostajemy dużo różnych gadżetów. Bardzo dobry value. Także ode mnie lecie to wszystko. Żegnam się z wami i do zobaczenia.